witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, no znowu jesteśmy w średniowieczu, bo tam nas wiało. A dzisiejsza misja również będzie wieczna, ponieważ będziemy walczyć z wichrowym czarodziejem. No i, znaczy to jest w sumie kolejny czarodziej, którego uśmiercimy, mam nadzieję. Biedny ptaszek, rozprawię się z tymi paskudnymi machinami wiatrowymi. Ha, ty mały bufonie. Moje wieczne machiny zapewnią mi bezpieczeństwo przed twoimi mizernymi atakami. Poznaj wiatra 1. Wiatra 2. Wiatra 3. I mojego faworyta. Wiatra 4. Nie oczekuj ode mnie litości. Znisz dynamit, to może pomóc. Co i za idiota w ogóle stawia dynamit obok swoich wehikułów? Tak, jestem na to gotowy. Więc tutaj cała misja też się skupia na zniszczeniu tych machin. Z tą różnicą, że na początku nie mamy tutaj żadnych przeciwników. Ej, no trafiłem przecież w nią. Tak mi się przynajmniej wydawało. Dobra, teraz z nią trafiłem. Pierwsza z machin zostaje zniszczona. No i zawsze, kiedy niszczymy jakąś machinę, pojawia się uczeń tego wichrowego czarodzieja. Uczniów łącznie będzie trzech, później będzie sam wichrowy czarodziej. No i oni siedzą na takich chmurach. Radzę ich usuwać, no, zaraz po tym, jak się pojawią i swoją turę wykorzystają. No, uczeń Micha się najprostszy do zniszczenia. Okej, to teraz zajmijmy się może tą większą. Oczywiście łatwiej jest w nią trafić. Trafiliśmy w nią, tam bodajże wiatr 4. Okej, ten już jest trochę bardziej oddalony. No i chyba nie trafisz we mnie coś, tak widzę. Dobra. Policzmy się z nim. Uczeń Pawcio już się nauczył pływać. A może i nie. Dobra. To połowa machin za nami. No to teraz idziemy zniszczyć kolejne. Tamta jest najbliższa, to ją później zniszczę. Teraz się pomęczę trochę z tą. Okej. Trzecia maszyna też jest już zniszczona. No i uczeń Jurek. On w sumie jest z tych wszystkich uczniów najtrudniejszy do trafienia, bo no jest pod takim drzewkiem. Akurat tak się złożyło, że my jesteśmy, jak on jest nad tym drzewem, to my jesteśmy pod tym drzewem. No i cóż. Jakoś, nie, chwila, muszę tutaj stanąć, żeby było dobrze. No szlak by to trafił! Nie! Kurde. Pieprzony wiatr. W tej grze w ogóle nie da się wyczuć tego wiatru. No dobra, ale teraz go zabiję na pewno. Teraz go ukatrupię. Tylko muszę właśnie, muszę się ustawić. Myślę, że na ten płot by mógł skoczyć. No dobra. Mamy go z głowy, no i idziemy kolejną machinę zniszczyć. Ona jest już duża, więc raczej no nie powinienem mieć w każdym razie problemów, ale no kto wie.
Okej, okay, pojawił się nasz wichrowy czarodziej. Nie, moja wspaniała maszyna wiatrowa. Koniec. Poczekaj, niech cię dopadnę. Okej, okay, więc wichrowy czarodziej jest w takim miejscu, że no, dość trudno jest z niego trafić. Myślę, że podrzucę mu tam banana. Poczęstuję go odrobiną potasu. Zobaczymy, jak będziesz śpiewać, jak dostaniesz banana. Trafiłem go w ogóle? Kurde, czemu go nie trafiłem? Tak blisko ta broń była od niego. Wybuch powinien mu coś zrobić. No, wybiera akurat bombę kasetową. Co za zdziwienie. Ale teraz nie za bardzo się popisał, ponieważ on znajduje się przy samym krańcu planszy. Więc bardzo łatwo jest z niego trafić. No i połowa życia z górki. Jeszcze raz z niego trafię, może tak celnie i okatrupię go. Dobra, stary. Gandalfem to ty nie jesteś. Żebyś na moje pociski. Znaczy te, nie zabiłem go na pewno jeszcze. No właśnie, żyje. Niestety jeszcze dycha. Ale fajnie, że się tak zbliża do krańca planszy. Łatwiej go zabić zawsze. No, mocne 3 mi odjąłeś. Szacun. Dobra, tego na pewno nie przeżyłeś. No i wichrowy czarodziej się z nami żegna. No to był drugi czarodziej, z którym graliśmy. O, i fajerwerki. To jest w sumie dziwne, bo w większości misji one się nie pojawiają. Pojawiają się tylko w deathmatchu. No i w tych wszystkich i innych tego typu rozgrywkach, natomiast w kampanii rzadko się to zdarza. Okej, okay, to teraz kolejna misja. To jest zbuntowany czarodziej. No i też ma część wehikułu czasu, więc też musimy go załatwić. To sobie teraz powalczymy z tym właśnie kolejnym zbuntowanym niby czarodziejem. I ja tę misję pamiętam, na początku mamy 3 baronów do rozwalenia, co jest dosyć łatwe. O, zamek niedbałego czerepu. Gdzieś to musi być ukryty wehikuł czasu. A zatem zamek jest silnie broniony. No, aż 3. Załatw te robaki, aby wywabić czarodzieja. Gdy strażników już nie będzie, klatki otworzą się, a z nich wypadną skrzynie. Jesteś na to gotowy? Oni wyglądają na twardych. Ten robot wygląda na najsłabszego. Zacznij od niego. Chyba się nie boisz. Dobry robak, a teraz idź załatw sprawę z czarodziejem. Znaczy, nie do końca rozumiem, dlaczego tamtego robaka nazwali najsłabszym. Tak naprawdę najsłabsi są ci na wieżach. Znaczy najsłabsi i zarazem najgroźniejsi. Po pierwsze, no bo wiadomo, że wieża to najlepszy budynek do jakiegoś snajperskiego popisu. Każdy ma poza tym po tyle samo życia. O, baron skoczek. Akurat dobrze, że wyskoczył do wody. To pasowało do niego.
No ale w każdym razie, no i jak widzicie, ci na wieżach są łatwiejsi do wyrzucenia, tak? Z tego. Znaczy do uśmiercenia. Niskim kosztem. Mam już dziurki w nosie tego, że cały czas atakują mnie bombami kasetowymi. Dobra, idziemy zabić tego barona Stonogę. Cholera. Okej, musimy coś z tym zrobić. Tam... Tego, jeżeli mi się uda go wywalić... Znaczy nie, może lepiej zrobię tak. Ponieważ jeżeli tam bym go wywalił, to za pomocą, załóżmy, ognistej pięści, no to jeszcze by mu trochę życia zostało. Ale teraz już mu nic nie powinno zostać. Okej, no i został ten niby najsłabszy. A jego potraktujemy, no nie wiem jeszcze czym, ale czymś tego na pewno potraktujemy. Jeszcze w namiocie nam jeden Worms został. No i to oczywiście go wykorzystamy. Baron Żabor. Powinien zginąć. No i zginął. No to teraz powinien pojawić się mag. Ciekawe, czy się pojawi. A jest, czarodziej. No okej, ten czarodziej musi być naprawdę... znaczy widzicie, on ma bardzo mocny asortyment. Teraz na nas rzucił grubasa, czyli dość... No dość silną broń, nie ma co ukrywać. No. Ona naprawdę dużo energii zabiera. No patrzę, zostały mi tylko 3 punkty życia. Więc czym prędzej, no czym prędzej powinniśmy dostać się do jego wieży, tylko gdzie on ją ma? Tu u góry masz wieżę, ty knurze jeden. Zrobimy tak. Jak ja mam tutaj co, gdziekolwiek... Dobra, mniejsza. Powinienem chyba wziąć w ogóle... tę skrzynkę na murze. Cholera. A, ten dobra nie spadł. No jeden punkt życia, no błagam was. No teraz to się nie za bardzo popisał, bo użył taktycznie grubasa na najsłabszym robaku. No ale Janek mi tutaj już umarł. No mniejsza. Okej, tak naprawdę ten robak, którego teraz mam, był najbliżej czarodzieja, tylko że kurde nie mogłem go wybrać, bo nie mam... no nie mam wyboru robaka. Okej, masz chapa i dynamit, mam nadzieję, że ci będzie smakować. No i zły czarodziej, zobaczymy gdzie dolecisz. Uuu, nieładnie. Ja praktycznie żadnej skrzynki nie wziąłem. Oprócz tej z narzędziami. No dobra, więc kolejny czarodziej został pokonany. No i zdobyliśmy kolejną część wehikułu czasu. Co dalej? Teraz, aha, właśnie, kolejny czarodziej będzie z nami walczyć w dość nietypowy sposób, ponieważ... będzie on walczyć przy pomocy swoich rycerzy. Nie będzie sam walczyć. No
No i musimy przeżyć trzy fazy ataku. No, także zaczynamy. No to chyba będzie najdłuższa misja z tych wszystkich. No, witamy na turnieju judycerskim. Dziś spotykać się będą m.in. książę Hajdawery i Sir Śmierdziel. Kamera na koniu. Możecie uderzać o siebie połówkami kokosów. Chwila, nie przyjechaliśmy na turniej. Czarodziej ma kawałek wehikułu czasu. Pewnie nie odda go nam bez walki. Czekacie walka z trzema grupami robaków. Za pomocą trzech różnych zestawów broni. Gdy je pokonasz, nagroda będzie twoja. Okej, okay, więc no na początku mamy bronię... No, powiedziałbym bronię białe i tak dalej. Możemy sobie naszych przeciwników uderzać w dowolnym momencie, bo oni są bardzo słabi. O, oczywiście najłatwiejsza faza, bo raz ich uderzamy i giną. Mamy też parę apteczek. To znaczy tak, początkowo mamy jedną, potem z tego co pamiętam przybędzie nam. Antoś w sumie jest najgorzej ulokowany. Znaczy bardzo łatwo mogą go rozwalić. Co trochę mnie martwi. Będzie dość potrzebny. Okej, panowie i panie. Zrobimy tak. I kolejny nam tutaj rycerz umrze. Został jeszcze jeden. Później będą bronie typowo... No takie jak strzelba, no bronie palna, znaczy bazuka też jest bronią palną, ale to będą bronie palne nieuzależnione od wiatru. No i cholera jasna, znowu... Cholera, zabili mnie Antosia. Nie miałem za bardzo wyjścia. Znaczy, no nie miałem możliwości w ogóle go ochronienia, z tego względu, że... No po prostu, nie miałem. Ale za karę też dostaniesz kijem baseballowym. No i teraz mamy kolejną falę. Jak widzicie, teraz on może... No ma granaty, pewnie ma też bomby kasetowe. No i pewnie jeszcze posiada tam bazukę. Ja idę się zaopatrzyć w apteczkę, a przy okazji zabiję tamtego robaka na widowni. E25, co to dla mnie jest? Raczej tak mało pocieszające. Dobra, ser kwadrat. No i pięknie, jednego rycerza mamy już z głowy. O, właśnie, kolejna apteczka, jak miło. Ci to już muszę przyznać, że no, trafiają dosyć celnie. A nie, bomby kasetowej co prawda nie mam. Mam pocisk samonaprowadzający, ale pamiętam, że użycie go na jednego robaka było dość ryzykowne, bo no, nie było to tak... Znaczy, jego celność była dość niska w tamtym miejscu, w przypadku tamtego miejsca.
No to tak, tego. Okej, został jeszcze tamten patafian i on pewnie znowu trafi w tego samego robaka. No, błagam was. Znaczy, co za idiotyczny ruch. Przecież, no... Tak naprawdę miał tego robaka na wyciągnięcie ręki. No i niepotrzebnie użył broni samo na prowadzającej. No skacz, kurde. Teraz tak. No, tym razem mi się udało. Ogólnie nie polecam korzystać z wyrzutni rakiet akurat w tym miejscu z góry, bo ona rzadko trafia. Dobra, kolejna fala za nami. No i teraz ostatnia fala. Znowu trzech kmiotków. Chce z nami walczyć. Czy mi się uda? Dobra, nie popisujcie się, tylko walczmy. No myśl. No, snajperka. To jest dosyć silna broń, nie powiem, bo... aha, każdy ma po 75 punktów życia. A nie, po 40... Sorry, snajperka 40 zabiera. Zbyt dużej strategii to tutaj nie mam. To znaczy najlepsza strategia to nieużywanie łuku. Chyba, że już naprawdę jesteście mistrzami i potraficie z niego korzystać. Wtedy okej. Jak najbardziej. Tak nikogo w tej turze nie zabiję. Nie mam takiej możliwości. Ale już w następnej czemu nie. Ten Sir Trapez się o to prosi. Okej, okay, Sir Romp. Znowu kurde jest w takim wysokim miejscu. Na takim wzgórzu. No nad czym tu myślisz? Masz blisko moje robaki. No... no nie, dajcie spokój, nie? To jest niewiarygodne, że on trafił, nie? W ogóle... A ja szybko się uleczę z tej choroby. A teraz przynajmniej mam cię na wyciągnięcie ręki, gnojku. I teraz tak. Najpierw ty dostaniesz. Niestety przeżyjesz. Ale teraz dostaniesz ty i będzie już trochę gorzej. Dobra, jednego rycerza mamy z głowy. Został jeszcze jeden ranny i jeden w ogóle nietknięty. Tego nietkniętego chyba potraktuję ze snajperki. No i właśnie o wilku mowa. Sir Trójkąt. Muszę się jakoś ukryć. Znaczy, Janek jest dobrze ukryty, bo on, no, bez ruszania swojego tyłka z tego miejsca go nie zabije. Teraz tak, najpierw tobie dowalę, bo mnie denerwujesz, jesteś za blisko. No właśnie. No i został nam jeden. Taka monotonna ta rozgrywka, no bo za mało broni jest ewidentnie. I co teraz? Musisz zejść, co? A nie, użyjesz łuku. I może jeszcze trafisz. No szrak, no... A, nie trafiłeś.
Nie tra... A dobra, już trafił. Kurde, że też musiałem... Zapomniałem, że po wejściu w tamto miejsce też w sumie... No też mnie to rani, ale już mi się nie chce iść po apteczkę, po prostu... Trafię cię ze snajperki. Nie! Kurde, no i sam mu pod celownik praktycznie wszedłem. W tej turze muszę już go zabić, nie ma bata. Nie wiem ile mam tych snajperek. Jedną bodajże. No, a nie, mam jeszcze jedną, karabin snajper. Czy taki karabin, to bym nie powiedział. Karabin... chwila. Nie no, karabin snajperski. Wiecie, karabin mi się zawsze kojarzy z czymś, co strzela bardzo szybko. No ale dobra. Znaczy, szybko i w dużych... dużych ilościach. No to teraz wygląda na to, że już wygraliśmy. Więc czarodziej musi się wywiązać. Skoro wróg nie żyje, musisz to zebrać. Aha, jeszcze muszę tam iść. Dobra, idziemy tam. Uważam, że ten cel mi... dodanie tego celu misji było trochę zbędne, ale dobra. To jest właściwie jedyny mag, którego nie zabijemy. Bo wywiązał się ze swojej umowy. No i co? Niedługo skończymy ze średniowieczem. Zostaje nam jeszcze jedna misja. Ale to w następnym odcinku. A ja się z wami na razie żegnam i do następnego.